A teraz, proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie, dzień dobry Europejscy państwu. Europejscy konserwatyści i reformatorzy. I tutaj troszkę przeoczone w polskiej prasie informacja o porozumieniu z Tunezją. Ten kraj dostanie ogromne pieniądze z Unii Europejskiej w zamian, jak rozumiem, za wstrzymanie ruchu migracyjnego, zatrzymanie tej fali, która właśnie przez Tunezję dociera do Włoch. I to jest duży sukces pani Giorgi Meloni. Jak to jest komentowane na brukselskich salonach? Znaczy, panie redaktorze, w tych konkluzjach szczytów, wtedy kiedy szefowie rządów rozmawiali o blokowaniu tej nielegalnej imigracji, padały tego rodzaju stwierdzenia, że kluczem jest porozumienie z krajami Afryki Północnej, przez które dokonuje się ta nielegalna imigracja do Europy. I tutaj wygląda na to, że rzeczywiście to porozumienie jest sporym sukcesem. Sporym sukcesem władz Komisji Europejskiej, ale także samej pani Giorgi Meloni. Ja byłem świadkiem jej wystąpienia na takim wyjazdowym posiedzeniu frakcji EKR w Warszawie, więc właśnie ona o tym mówiła, no pokazując, czy jakby usprawiedliwiając swoje podejście do tego przymusowego rozdzielania imigrantów. No Włochy doskonale wiemy, że to rozwiązanie poparły. Polska była przeciwna. No ona tłumaczyła, że rozumie, że każdy kraj członkowski broni swoich interesów. Ona w tym przyjęciu tego rozporządzenia widzi możliwość rozwiązania tych napięć we Włoszech, ale jednocześnie właśnie podkreśliła, że także jej zdaniem kluczem jest zablokowanie tej imigracji, a nie rozdział imigrantów, którzy już w Unii Europejskiej się znajdą. Więc jest to, jak widać, element tej polityki. Ja mam tylko taką wątpliwość, panie redaktorze, polegającą na tym, że Tunezji obiecano pieniądze. No oczywiście one nie będą wypłacane przecież od razu. Pieniądze i to spore z unijnego budżetu w sytuacji, kiedy te kieszenie związane z migracją są po prostu puste i to puste już do 2027 roku. Więc tak naprawdę to zobowiązanie, które zostało zaciągnięte, no oczywiście rozumiem, że Tunezja nie pytała, skąd będą te pieniądze. Zakłada, że Unia Europejska jest poważnym partnerem i skoro deklaruje, że około miliarda przekaże Tunezji w ciągu, jak rozumiem, paru lat, to te pieniądze się znajdą. To jest pomysł polegający na tym, że zostanie znowelizowany unijny budżet wieloletni. Taki projekt nowelizacji rzeczywiście został już przedstawiony przez pana komisarza Hahna, a polega on na tym, że kraje członkowskie mają dołożyć do tego wieloletniego budżetu około 66 miliardów euro do 2027 roku. I częścią tego pakietu jest rzeczywiście dodatkowe 10 miliardów na migrację z południa Europy. Więc rozumiem, że to miało być źródło tych przyszłych wypłat dla Tunezji. Tyle tylko, że no, nowelizację budżetu można zrealizować tylko jednomyślnie. A tutaj wokół tego przedłożenia no, są potężne kontrowersje, no bo choćby w tych właśnie działach związanych z migracją mają być dodatkowe pieniądze na migrację z południa, natomiast mamy propozycję 0 euro dla krajów chociażby flanki wschodniej, które przyjęły no, ładnych parę milionów klasycznych uchodźców wojennych. Więc to jest propozycja komisji no, dosłownie prowokacyjna. No pewnie znowu chodzi, bo z polskiego punktu widzenia to znowu taki brudny deal, prawda, że pani Giorgia Meloni zgodziła się na przyjęcie ustawodawstwa, które uderza
w Polskę w zamian za no, rzeczywiście działania na terenie południowych wybrzeży Morza Śródziemnego, które mogą ten napór na Włochy zakończyć. Ale w tym jest jeszcze zaszyta moralne wyzwanie wobec Polski, bo przecież my się nie zgodzimy na zmiany budżetu europejskiego, jeśli oni nam nie wypłacają należnych nam pieniędzy. Tak? Niech się... No właśnie, to jest, panie redaktorze, dodatkowy wątek. Ja rozumiem, że dzisiaj nie mamy na to czasu, ale tutaj jest ten wątek już, można powiedzieć, dosłownie absurdalny, bo na te 66 miliardów dodatkowych środków składają się takie 4 pakiety. Pomoc dla Ukrainy, na razie to zostawmy, właśnie ta sprawa imigrantów, wsparcie paru programów inwestycyjnych kwotą 10 miliardów euro, no i właśnie 19 miliardów dodatkowych środków na odsetki od Funduszu Odbudowy. I w kontekście właśnie tej propozycji no Polska zasygnalizowała już zdecydowany sprzeciw, no bo nie korzystamy od ponad 2 lat z ani jednego euro z Funduszu Odbudowy, z tych 58 miliardów euro przyznanych Polsce. Natomiast jednocześnie mielibyśmy dołożyć swoją cząstkę do kwoty na obsługę odsetek od tego zadłużenia. To jest propozycja, zwracałem zresztą podczas takiego posiedzenia komisji, gdzie pan komisarz Hahn to prezentował, zwracałem na to uwagę, że to jest propozycja iście kuriozalna w odniesieniu do naszego kraju. No jaka była reakcja? No jakby pominął milczeniem tę kwestię, bo ja powiedziałem wprost, że panie komisarzu, chyba pan nie liczy, że przedstawiciel Polski za taką propozycją zagłosuje. Jeżeli tak by się stało, to nie miałby z czym wracać do kraju. No, no, mamy zwiążą to z pomocą dla Ukrainy albo dla Włoch, wie pan, będzie pakietowe. Ma pan rację, oczywiście ten pakiet jest powiązany, ale moim zdaniem on wewnętrznie, choćby z tych dwóch powodów, dla Polski, ale także dla kilku innych krajów, jest po prostu zwyczajnie nie do przyjęcia. To Komisja Europejska też przeliczyła się z kosztami tego kredytu. W 2020 roku byliśmy przekonywani, że to jest najtańszy kredyt na rynku. Nie da się zupełnie inaczej działać. No tymczasem okazuje się, że koszty wzrosły. No kto by się spodziewał, prawda? No tak, panie redaktorze, fundusz powstawał wtedy, kiedy stopy Europejskiego Banku Centralnego, ta podstawowa, wynosiła 0,1%. Dzisiaj ta podstawowa stopa EBC wynosi 3,75. Odpowiednio wyższe w związku z tym są także stopy rynkowe dotyczące pożyczanych pieniędzy, więc na cały ten fundusz na 7 lat planowano przeznaczyć, to znaczy tylko na spłatę odsetek, kwotę 15 miliardów euro. W tej chwili te pieniądze już są wyczerpane i w związku z tym potrzebne są dodatkowe środki. Rzeczywiście sytuacja jest bardzo nerwowa, bo jeżeli Unia, nie daj Boże, przestałaby płacić odsetki od pożyczonych pieniędzy, a na razie jest pożyczonych tylko około 250 miliardów euro według moich takich zgrubnych szacunków, to by oznaczało, że no podważa się wiarygodność Unii na rynkach, a przypominam, komisja pożycza, mając te trzy literki A nadane przez agencje ratingowe, więc... Zupełnie zresztą niezgodnie z przepisami, bo to nie jest podmiot rynkowy. Nie jest to też podmiot rządowy, więc na jakiej podstawie ona pożycza, skoro nie jest ani przedsiębiorstwem, ani państwem? To prawda, panie redaktorze, no ale jakby te trzy literki A nadano, posługując się tym, że Komisja Europejska dysponuje budżetem wieloletnim opiewającym na ponad 1 bln euro, w związku z tym zawsze może znaleźć się źródło spłaty zaciągniętego kredytu i jego obsługi. Stąd te literki. Jak mówimy o kredytach, panie pośle, no to jest te 35 miliardów 400 milionów euro, które w ramach KPO powinno wpłynąć do Polski, nie wpłynęło i to już od lat. I od tej kwoty gdzieś się zbierają odsetki. Prawda? No bo leży na koncie. Rozumiem, że Komisja Europejska ich nie wydała. Nie. My płacimy odsetki od... My płacimy odsetki od tego, od pożyczki, ale od tej kwoty, która jest zarezerwowana dla nas, ona też... No... Nie, ona jest na razie niepożyczona. Komisja Europejska emituje obligacje,
pod transze, które ma wypłacić poszczególnym krajom. Aha. Rozumiem, że tej cząstki dla Polski nie pożycza, ponieważ mamy polityczną blokadę. Okay. Więc gdyby to zostało zablokowane, dopiero wtedy te obligacje zostaną wyemitowane. Rozumiem. Ale panie redaktorze, jeszcze raz powtórzmy. Kwota tego funduszu to jest 750 miliardów euro. To ma być pożyczone do 2026 roku włącznie na rynkach finansowych. Natomiast pożyczyliśmy mniej więcej 1/3, znaczy komisja pożyczyła 1/3 tej kwoty i brakuje już pieniędzy na obsługę odsetek tylko od 1/3 tej kwoty. To pokazuje, jaki za chwilę będzie to problem. No to skoro nie dostaliśmy kredytu, który żyrujemy i który opłacamy, to możemy się zawsze wycofać, tak? No nie dostaliśmy pieniędzy, przepraszamy bardzo. No tak, panie redaktorze, tylko złożyliśmy zobowiązanie, że Polska będzie tym jednym z 27 żyrantów proporcjonalnie. Ale zobowiązanie ma dwie strony, tak? Ja zgadzam się za coś, jeżeli coś. No jeżeli to coś nie nastąpiło, no to chyba mnie nie obowiązuje w takim razie żyrowanie kredytu, którego nie dostałem. Komisja Europejska nigdzie nie stwierdziła, że nigdy tych pieniędzy Polsce nie wypłaci, tylko mówi, że je wypłaci pod warunkiem, że Polska spełni określone zobowiązania. I tym zobowiązaniem takim, no w tej chwili wiążącym, to jest ta ustawa, która jest obecnie w Trybunale Konstytucyjnym. I Komisja Europejska nie stawia innych warunków, tylko mówi o tym, jeżeli ta ustawa wejdzie do polskiego porządku prawnego, to Polska otrzyma pierwszą transzę płatności z KPO w kwocie 4,3 miliarda euro. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jakie są ostateczne koszty tego kredytu. Są przede wszystkim koszty polityczne, bo myśmy się zgodzili na przekształcenie Unii Europejskiej w coś, gdzie Komisja Europejska zamiast być takim ciałem porozumiewawczym, ciałem, które działa dla dobra członków, jest czymś, co działa wbrew interesom większości członków i na korzyść tylko jednego albo dwóch, czyli Niemiec, Francji, ewentualnie Holandii. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań przez komisję, to jest niestety od lat i między innymi budżet przecież Unii Europejskiej jest gwarantem tego, co robi Europejski Bank Inwestycyjny. On przecież kreuje bardzo dużo kredytów inwestycyjnych i jeżeli chodzi o gwarancje, to częściowo te gwarancje daje Komisja Europejska dysponująca tym wieloletnim budżetem. Jeszcze wcześniej, w czasie samej pandemii, Komisja Europejska pożyczyła około 100 miliardów euro, które rozdzieliła na kraje członkowskie. To była ta pomoc na utrzymywanie miejsc pracy. My także z tej pomocy korzystaliśmy proporcjonalnie do naszego potencjału gospodarczego. Więc to nie jest tak, że to jest pierwszy dług, jaki zaciąga w swojej historii Komisja Europejska. Działo się to wcześniej. Budżet unijny był gwarantem zaciąganych zobowiązań przez inne instytucje związane z Unią Europejską. Tylko robiono to, można powiedzieć, trochę w białych rękawiczkach. Wielu posłów z komisji, w której pracuję, nie miało nawet o tym pojęcia, że takie operacje są prowadzone. To nie jest w białych rękawiczkach, to jest zwykły bandytyzm. No w tej chwili to nie są już białe rękawiczki, to jest już wystąpienie z otwartą przyłbicą. Jak pan słusznie zauważył, Komisja Europejska jest podmiotem zaciągającym czy pożyczającym na europejskich i światowych rynkach finansowych. A propos w Komisji Europejskiej, w kwietniu tego roku brytyjski lobbysta wystąpił z pozwem wobec pani von der Leyen. On jest związany z zakupami szczepionek o wiele, których zakres o wiele przekraczał nawet liczbę Europejczyków, chyba kilkakrotnie w tych firmach, w których, jak się okazuje, pracuje mąż pani von der Leyen. No i jak ta sprawa się zakończyła? No, zakończy, bo ona się ciągle nie zakończyła, panie redaktorze. Natomiast ostatnio w Strasburgu głosowaliśmy taki raport dotyczący swoistego podsumowania działań Unii Europejskiej, w szczególności Komisji w czasie pandemii. No i tam były takie poprawki zgłaszane między innymi przez moją frakcję dotyczące rozliczenia pani przewodniczącej z tej jej, w cudzysłowie,
zasług w tym zakresie. Proszę sobie wyobrazić, że no większość parlamentu, i to zdecydowana, odrzuciła te poprawki. Nie ma nawet możliwości, żeby przed stosowną komisją Parlamentu Europejskiego, która została powołana wcześniej, pani przewodnicząca von der Leyen złożyła jakie wyjaśnienia, bo tylko o to chodziło. Nawet taką poprawkę większość parlamentarna odrzuciła i głosowali za tym europosłowie Platformy, a jak pan myśli, dlaczego odrzucili? No, panie redaktorze, za wszelką cenę bronią pani von der Leyen. Moim zdaniem jej no, zeznania to za duże słowo, bo to, ta komisja nie ma uprawnień śledczych, ale w każdym razie wyjaśnienia, jakie by złożyła, mogłyby pociągnąć ją do odpowiedzialności karnej. Bo te zarzuty, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, są naprawdę poważne. O części z nich pan mówił, to znaczy no, w sytuacji... To jest klasyczny konflikt interesów. Jeżeli małżonek sprawował do pewnego momentu poważną funkcję w jednej ze spółek, jednej z firm dostarczającej zasadniczą chodzi część szczepionek. Chodzi o Pfizera, prawda? No więc właśnie, więc to jest klasyczny konflikt interesów i choćby z tego pani von der Leyen powinna próbować się wytłumaczyć, ale większość parlamentarna daje jej absolutną ochronę. No ta większość jest za tym, żeby właśnie Unia Europejska zamieniła się w takie państwo. Wygląda na to, że tam jest taka maszynka, która przerabia zupełnie normalnego człowieka w kogoś, kto chce zlikwidować własne państwo i sprawić, żeby komisarze europejscy zamienili się w ministrów. Jakie są szanse, żeby ten kierunek ewolucji, który obserwujemy od dobrych kilkudziestu lat, jeszcze zanim Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, odwrócić? Panie redaktorze, no cała nadzieja w wyborcach w poszczególnych krajach Unii Europejskiej i w tych wyborach czerwcowych. Oczywiście wcześniej odbywają się te wybory do parlamentów narodowych i w konsekwencji powstają nowe rządy, więc ja optymistycznie zakładam, ale opierając się na tym, co dzieje się w poszczególnych krajach, no mam na myśli wybory chociażby we Włoszech, w Szwecji, w Finlandii, za chwilkę będziemy mieli wybory w Hiszpanii, że jednak ta fala, która zmienia rządy lewicowo-liberalne na rządy o charakterze prawicowym, ona będzie miała również, czy przyniesie określone skutki dla wyborów parlamentarnych w czerwcu następnego roku. I że w tej sytuacji debata na temat przyszłości Unii rzeczywiście będzie już bardzo poważna. Nie będzie tej miażdżącej przewagi wszystkich tych, którzy chcą tego scentralizowanego, bo już nie sfederalizowanego, ale scentralizowanego brukselskiego państwa z dominacją niemiecko-francuską, a mówiąc brutalnie, z dominacją tylko i wyłącznie niemiecką. Więc miejmy nadzieję, że nowa struktura parlamentu, ale także nowa struktura Komisji i Rady Europejskiej, no jednak do tych zmian, które są przygotowywane obecnie, nie dopuści. Bo te zmiany idą w kierunku zmiany traktatów bez zmiany traktatów. Tak? Mówi nam się, że w 2004 roku głosując, w 2003 głosując w referendum, daliśmy zgodę na to, co jest teraz. Tak? Czyli na szczucie na Polskę przez Parlament Europejski, na komisarzy, którzy są przekupni, na obecność skorumpowanych posłów, że bezczelnie po prostu przychodzą i proszę bardzo, nie ma wyroku, to jestem niewinna i będę głosować. Pani Kylie głosuje przeciwko Polsce, a jak żeby inaczej? I nikt w ogóle nie podnosi tej kwestii, tylko Polska, takie mam wrażenie. Tak, to prawda. No, te zmiany, które są przygotowywane w konsekwencji tej debaty o przyszłości Europy, zresztą no nie mamy czasu, żeby ten wątek rozszerzyć, no ale to była zadziwiająca debata, bo ona była toczona w Strasburgu, jak uzasadnia się z udziałem szerokiej reprezentacji Europejczyków. Mnie jakoś nikt nie zapytał, a jestem Europejczykiem, no ciekawe. Właśnie, panie redaktorze, ona była toczona przecież w okresie pandemii, kiedy mieliśmy poważne ograniczenia w przemieszczaniu, w spotykaniu się i tak dalej. W związku z tym ta debata była bardzo specyficzna,
No i oczywiście najaktywniejsze były tam organizacje pozarządowe o tym charakterze lewicowo-liberalnym. One zdominowały tę debatę. Konsekwencją tej debaty jest sprawozdanie. I tam są dwa takie, można powiedzieć, kluczowe wnioski dla przyszłości Europy. Zabrać państwom członkowskim aż 21 obszarów kompetencyjnych i przenieść je na poziom unijny, czyli tak naprawdę wyrwać wszystkie sprawy, czym zajmują się parlamenty krajów członkowskich i rządy, i przekazać je do Brukseli, aż 21 nowych obszarów. No i oczywiście zlikwidować jednomyślność. Do tego dołożył, do tego wszystkiego dołożył, można powiedzieć, jeszcze swoje zdecydowane stanowisko pan kanclerz Scholz, który niedawno był w Strasburgu i powiedział, że Niemcy są za rozszerzeniem Unii o Ukrainę, być może także te państwa postjugosłowiańskie, ale tylko i pod warunkiem właśnie rezygnacji przynajmniej z weta w dwóch obszarach, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i spraw podatkowych, a więc kluczowych sprawach dla państw narodowych. Więc no i właśnie, po to robiliśmy powstania, po to jesteśmy. Druga wojna światowa, po to walka Solidarności, żeby teraz rezygnować z suwerenności, bo tak sobie życzy pan Scholz. No bardzo to ciekawe. Bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak to zagra w wyborach. Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, był naszym gościem. Dziękujemy, kłaniamy się. Bardzo serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia. Miłego również. A państwo zostańcie z nami. Za chwileczkę Witold Newelicz, nasz korespondent z Ukrainy.